Dziś, słuchajcie, niedzielka, powiedziałabym, że taka dosyć aktywna. Nagraliśmy dla was film, który już się śmiga na kanale. To był film o podsumowaniach kosztów remontu. W ogóle powiem wam, że w publikacji mamy duże tyły. Miałam wrażenie, że ostatnio to tak z miesięcznym opóźnieniem wjeżdżały filmy na kanał. W sensie, no tak. Tak, w sensie był miesiąc różnicy między tym, co my robiliśmy, a tym, kiedy to publikowaliśmy. Ale muszę się wam pochwalić, bo w ogóle tak. Dzisiaj posprzątaliśmy, nagraliśmy film, byłam na siłowni i w ogóle mój trener Amadeusz obiecał mi, że przyniesie mi kartkę z podpisem Igi Świątek, dlatego że tak się składa, że jakiś tam rodzinny biznes mają taki remontowy i wykańczają dom rodzinny Igi w Raszynie. Także jaram się na maksa, ale nie to chciałam obejść. Chciałam się pochwalić, że dzisiaj już dużo lepiej chodzę i nawet jeździłam swoim samochodem. Prawda, Andrzeju? No. Chodź tu, widzą, potwierdź. Zawiozłam mojego męża na obiad. No, ale to jest tylko jedna z dobrych rzeczy, które moja żona zrobiła, bo jak się zapytałem, co dzisiaj na obiad, to powiedziała, że frytki może w piekarniku zrobić, a ja powiedziałem, co do frytek, a to powiedziała, że nic. No. Ja lubię jeść po prostu same frytki. A wy nie lubicie? No tak, ale jako przekąska, nie obiad. Nie wiem. Ciężej czepia. Ale zawiozłam go na obiad do fast fooda. I go przywiozą. Więc mega się jaram. Super, w końcu naprawdę. Widać mój blask. Aha. No i dzisiaj my właśnie miałam trening na siłowni i to był dobry trening, także mega fajnie. A za chwileczkę przyjedzie do nas pan Darek, który robił nam plisy, dlatego że nienawidzę robaków. Nie znoszę ich. No i postanowiliśmy z Andrzejem, że jednak potrzebujemy mieć moskitiery. Także takie rzeczy się będą dziś wydarzać. Dzisiaj tylko pomiar, a słuchajcie, na montaż będziemy musieli poczekać 3 tygodnie. No i dobrze się składa, bo tak się składa, że właśnie za tydzień wyjeżdżamy. Nie będzie nas przez 2 tygodnie, więc akurat jak wrócimy, to będzie 3 i pan Darek będzie mógł podjechać, żeby nam to już zamontować. Zapadłam się pod ziemię, słuchajcie, ale mamy co robić przed tym urlopem. Naprawdę nie narzekamy na brak zadań. Dzisiaj jest wtorek, wczoraj siedziałam bardzo długo przy komputerze, dzisiaj też mnie to czeka, w międzyczasie tylko będę miała przerwę na obiad i trening. Ale przed chwilą przyszedł kurier, przyniósł mi paczkę, którą wysyłałam do Włoch i miałam takie, kurde, o co chodzi? Przecież ja ją wysyłałam w kartonie, a to jest wszystko po prostu zafoliowane i zobaczcie, jak to wygląda. Ja nie wiem, co oni z tą paczką zrobili, żebyście sobie nie pomyśleli. Te odżywki, one mają tutaj taką folijkę, żeby się nie otworzyć. Ktoś musiał tym bardzo rzucać, skoro to opakowanie po prostu pękło. Cały ten karton namiękł, no jest po prostu taki gnój. To już są dwa produkty, które przetarłam ręcznikiem z tego papieru. Potem to wrzucę pod prysznic i to umyję. Ale zajmę się tym po pracy. Na razie tak po prostu tylko to przetrę, żeby ten namoczony karton wyrzucić, żeby mi to nie leżało w domu. No dramat. Powiem wam, że no dramat. Ech. Załamka. No ale może dobrze, że wróciło, bo jeszcze coś dla Gosi będę miała. A to, co zostało zdezelowane, no po prostu dokupię. Ale no mega niefajnie. Mega niefajnie. Dobra. Ten żel się cały rozlał. Ta odżywka cała się wylała. To ma wątpliwą etykietę, ale może jak to umyję, to nie będzie tak źle, bo no po prostu to jest tylko etykieta. Ale tu jest problem, bo tak, no nie wiem, no ten dziubek się wydaje czysty, ale nie wygląda to jakoś wybitnie higienicznie. Tak samo tu, więc te pianki chyba będę musiała wyrzucić i po prostu kupić raz jeszcze. Dramat. Dzień doberek. Czy umyłam wczoraj te uwalone kosmetyki? Nie. Nie znalazłam na to czasu. Muszę to zrobić dzisiaj, bo jutro już wyjeżdżamy, więc jakby choćbym miała nie spać, to muszę ogarnąć wszystko do jutra rana, dlatego że jeszcze rano pracuję. A potem uciekam z roboty
jadę na paznokcie, po paznokciach wyjeżdżamy, ale zanim sprawdzimy, czy uda mi się domyć te kosmetyki, które zostały bardzo źle potraktowane przez DHL, to chciałam wam się pochwalić, że dostałam SMS-a, ale nie, sorki. Nie o to się chciałam pochwalić. Chciałam się wam pochwalić, że niedaleko nas otworzył się taki kompleks jakby handlowy, w sensie wiecie, takie mini sklepiki pootwierali, a w zasadzie nawet nie mini, tylko niektóre całkiem duże. Ale chodzi mi o to, że to nie jest taka galeria handlowa, że macie jeden budynek, tylko to są, wiecie, takie inne sklepy. Nie mogę się wysłuchać, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale generalnie otworzyło się tutaj w pobliżu coś takiego jak Sun Park Mysiadło. Jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie wygooglać, jak to wygląda. No i właśnie pojechałam tam na szybkości, dlatego że moja kuzynka, która jedzie z nami na wakacje, a w zasadzie my z nią jedziemy, bo to my się tak, wiecie, podczepiliśmy trochę pod ten ich ekipowy wyjazd, ma w trakcie tego wyjazdu urodziny. Więc potrzebowałam dla niej prezentu. Jeżeli ja coś komuś kupuję w prezencie, a nie mam takiego mocno konkretnego pomysłu, to zawsze się to kończy prezentem z Ritualsa. I tak było też tym razem. Skorzystałam z tego, że dzisiaj było otwarcie, więc przy okazji do zakupów dostawało się prezenty. No i co? I może pokażę wam, co takiego kupiłam. Byłam w Ritualsie i wleciałam też do Action. No, to zobaczmy, co ja tam upolowałam. Więc tak, tu są moje zakupy. To będzie prezent dla was. O, coś takiego będzie do wybrania na kanale. Być może nawet już było. Nie wiem, w jakiej kolejności polecą filmy. To jest prezent dla Kamili. Jeżeli chodzi o to, to był, słuchajcie, jakby taki gratis. Jak się wydało w sklepie więcej niż 190 zł, to jest zawsze, to się dostawało prezent i tym prezentem były patyczki. Zapach można było sobie wybrać, ja wybrałam sakurę. A to był taki prezent z okazji właśnie otwarcia tego sklepu, czyli ta torebeczka. Ja mam taką dużą torbę, słuchajcie, z Ritualsa i noszę ją na siłownię wszędzie. Na basen, naprawdę, gdzie nie pójdę, to ją ze sobą noszę, taką szmaciankę i jest ekstra. A co do gratisów? To mamy krem SPF 30, mamy piankę do mycia twarzy, mamy krem do ciała i mini piankę. Także mega fajnie. W Action kupiłam Arizonę, słuchajcie, uwielbiam tą herbatę. I zawsze ją kupuję w Żabce, ale ona wychodzi no, dosyć drogo, bo taka ta mała butelka kosztuje chyba 6 zł. A to jest, słuchajcie, litrowa w kartonie i kosztowała chyba 6,50 albo 7 z Zico. Także dobry deal, kupiłam dwie. To kupiłam z myślą jednej osobie, dwie paczki z myślą o mamie. Wieszaki welurowe, powiem wam, że dosyć tanie wychodziły. 10 sztuk za 11,50, także dobra cena. A wiecie, są takie rzeczy, takie bardziej śliskie niektóre, które się nie chcą trzymać na zwykłym wieszaku, więc takie welurowe naprawdę się przydają. Rzeczy biurowe, to już chciałam kupić, ostatnio potrzebowałam i nie było. Wzięłam zszywacz, wzięłam od razu też dziurkacz. No i oczywiście jak wzięłam zszywacz, to wzięłam też zszywki zapasowe. Tu kupiłam sobie taką pierdółkę właśnie na wakacje. Wiecie, jak mi zzielenieje za tydzień, to nie będzie żal. To kosztowało chyba 5 zł albo 7. Tu już, słuchajcie, poczułam Boże Narodzenie. Ogólnie było, muszę zrobić chyba taki przegląd sklepu, bo już widzę, że pojawiają się takie rzeczy. Już pojawiają się dekoracje bożonarodzeniowe. Oczywiście były też dekoracje z okazji Halloween. Ale ja uwielbiam, nie wiem czy lubicie, ja bardzo lubię takie malowanie po numerkach. I to jest też coś w tym stylu, tylko tutaj nie malujecie, tylko macie kryształki, które układacie. Mega mi się to podobało. Ostatnio to u kogoś widziałam, więc stwierdziłam, że wezmę. Aż ja lubię takie rzeczy, to wzięłam sobie od razu, jak widzicie, 3 sztuki. Tą z kotem ułożę i dam rodziców Andrzeja, bo to normalnie wygląda jak selenka, czyli kotek rodziców.
dla siebie myślałam o tym, żeby właśnie ułożyć taką z pieskiem, bo kocham pieski i żeby moja mama nie była poszkodowana, że dla niej nic nie kupiłam, to zrobiłam coś takiego. Uwielbiam takie rzeczy wieczorami układać, więc mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Z biżuterii kupiłam sobie jeszcze jakąś taką bransoletkę. To słuchajcie, dla naszej Etny, a w zasadzie nie naszej Etny, tylko dla pieska sąsiadów, ale po prostu Etnę kochamy jak swoją. Więc stwierdziłam, że kupię dla niej zabawkę. Ostatnio już zaanektowała moją piłkę do masażu i niech będzie, że ta moja piłka do masażu będzie już piłeczką Etny. Już jej nie dotykam. Polizane, zaklepane, wiecie jak jest. A tutaj kupiłam jeszcze taki sznurek, żebyśmy się mogły pobawić. No i ogólnie kupiłam sporo rzeczy kopierniczych. Część już trafiła w ręce pewnego młodego jegomościa, bo tak się składało, że jak wracałam do mieszkania, to właśnie go spotkałam. W Action jest bardzo dużo wszelkiej maści naklejek. I to jest dla mojego Chrześniaka, bo on ma mega fazę na Psi Patrol od długiego czasu, ale ona ciągle trwa. Więc wzięłam to, wzięłam też naklejki z pieskami, bo wszystkie dzieci chyba kochają naklejki. To się wydaje takie może w tle bardziej dziewczynkowe, ale wiecie, pieski to pieski. Więc wzięłam. Właśnie, te rzeczy, które są podwójnie, to są podwójnie dlatego, że właśnie wzięłam od razu i dla Adasia, i dla Kolina. Tylko Adaś już część rzeczy dostał. Tutaj mamy też książeczkę z naklejkami, tylko tu są zwierzątka. Tutaj jest książeczka z naklejkami i tutaj są różne pojazdy. I taką Adaś już właśnie jedną zgarnął. Kupiłam też dla niego kredki. I tutaj są kolorowanki takie samochodowe. To akurat jest dla Kolina. Swoje kolorowanki Adaś też już dostał, także tak. I słuchajcie, wszystkie te pierdółki, które kupiłam w Pepco łącznie, nie w Pepco, w Action, kosztowały 200, więc naprawdę mega spoko. A myślałam, że to będzie w ogóle droższe. Mam tu gdzieś paragon, na pewno gdzieś mam, tylko teraz go nie widzę, bo przecież to jest taka znana firma artykułów biurowych i to wcale nie było takie drogie, także mega fajnie. Mega fajnie, cieszę się bardzo. To tyle, słuchajcie, z moich zakupów. No i muszę się wam pochwalić, że dzisiaj ogarnęłam temat samochodu też już. Czyli wypowiedziałam ubezpieczenie, które było wcześniej na aucie, bo dostałam rekalkulację składki i była dla mnie bardzo niekorzystna. I znalazłam taniej w PZU. Więc ubezpieczyłam auto w PZU. Ogarnęliśmy to już wszystko, w sensie tam wypowiedzieliśmy, to już zawarliśmy umowę, podpisaliśmy papiery i tak dalej. Fajnie, cieszę się, bo no sporo jest rzeczy do ogarnięcia przed tym naszym wyjazdem, ale dobrze idzie. Dobrze idzie. Gorzej tylko słuchajcie, że Andrzejek się źle czuje, idę do niego, nie pokażę wam go, bo jest biedny. Leży w łóżeczku, ale no... Coś Andrzejek ma ostatnio problemy jakieś takie różnej maści żołądkowe, często boli go brzuszek. Nie wiemy dlaczego, słuchajcie, robiliśmy testy pokarmowe, alergiczne i nic, Andrzejowi na tych testach nie wyszło. Z badań niestety nic nie wynika, więc nie wiem dlaczego mój bobasek się źle czuje. Biedny jest Andrzejek, ale nie będę go wam pokazywać, bo po co. Ale trzymajcie kciuki za Andrzejka. Możecie mu życzyć zdrowia w komentarzach. Zmykam, wracam do was później. Powiem wam, że te rzeczy Gosi to naprawdę w sensie takim gnój to był straszny. Tutaj Andrzej teraz zniknie i zobaczycie jak ładnie to myłam szczoteczką do zębów. Nie było to nic przyjemnego, naprawdę. I co? Będziemy się żegnać już chyba. Myślałam, że jeszcze coś do was pogadam, ale w sumie prawda jest taka, że jesteśmy, ja mam wrażenie, w lekkim niedoczasie. W sensie nic nas nie goni, Kasia ale się stresuje, chciałabym... że się nie spakuje. Tak. Nie wiem, czym się przejmuje. Musi zabrać tylko najważniejsze rzeczy, jakieś leki, paszporty, jakieś dokumenty, hajs i bilet, a reszta to kurde, to nie żyjemy w jakimś ciemnogrodzie, nie? Znaczy nie wiem, jak jest w Egipcie, ale... No kurde, no w sensie, no jak masz jakąś tam, powiedzmy, drobną gotówę i zapakujesz ze sobą rzeczy pierwszej potrzeby, jakieś ciuchy czy coś, no to jak, nie wiem, zapomnisz pasty do zębów czy czegoś, no to się nic nie stanie, nie? Mhm, to prawda. No, także tak, kończymy już, biorę się za pakowanie i słuchajcie, już jutro wyjazd. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać.
Dziękujemy wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić. Andrzeju, zatkałbyś tego dzioba. Klei się tam Kasi myjącą rzeczy dla Gosi szczoteczką. Dobra, kończę, bo ręka mi się trzęsie, bo słuchajcie, wczoraj robiłam klatę i barki, bo nic innego nie mogę robić. Więc ostatnie moje trzy wejścia na siłownię to były wicki, tricki, klata, brzuch. Tak? No i właśnie bary. Więc boli mnie ręka, nie mogę już trzymać telefonu. Dziękuję wam bardzo, pa pa!